Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z 7 Days Today, jest ze mną Plagę, weł. Siema. Cześć. I yo. Jestem głupi. No troszeczkę. Powiedz, co się stało w nocy. No nie co, przyszły zombiaki, przyszła sobie Marzenka, no to i drzwi otworzyłem, no. Chciała wejść, no mówię, nie będziesz rozwalał na drzwi, to otworzyłem mi drzwi. Ogarnijcie typa, ja naprawiam drzwi, a on je otworzył. Dwa zombiaki wbiegły do środka. No ale przynajmniej co? I mówi do mnie, zrób drugie drzwi, porozwaliły, robię drzwi, patrzę, on zamyka drzwi. Ja drzwi się okazało, że mamy drzwi. Dobrze, no, po prostu wychodzimy. No ja też już do jakiegoś Przemka strzelam. Idę po tą wodę, żeby jej nagotować trochę. O kurwa, Piotrek, on jeszcze biega. Jeszcze 6 sekund. 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Sekundy, to są minuty w grze, więc to jest parę sekund u nas. O, wyjebał mi dwa razy. Dobra, ale dobra, przestał biegać nagle. Kwawie, Piotrek. Brawo, masz apteczkę? Znaczy ten bandaż? Mam. Także teges. Fajnie była, fajna noc była. O, 7 level wbiłem. To mnie jest. Co trzeba było zaczynać do mnie, frajerze? Co? O, dobra, już. No spoko, już uciekam. I co, frajerze? Co? Przez głowę mu strzała przeleciała w ogóle. Dobra, napełniam puchy resztkami wody, co tu zostały jeszcze. Iu, być! No nie. O, miał wodę przy sobie, gościu. Nie, wypiłem niechcący. Kiedyś było tak, że się uzupełniało każdą puszkę z osobno, a teraz się wszystkie naraz uzupełnia. Wypiłem no. Wypiłem brudną wodę. Ale mam chyba witaminy. Dobra, mam. You stupid, man. Mam. Ale jest gorąco, ja pierdzielę. Dobra, już nie jestem chory. Czekaj, kowbojski kapelusz sobie założę. Powinno mi spać troszeczkę, nie? No, powinno. Zabiłeś wszystkie te skurczybyki? Jednego zabiłem, bo jeden mnie gonił. A więcej tam nie ma w tym naszym domku? Chodzimy o to, żeby tam zrobić już, wiesz, ognisko i zagotować chociaż trochę wody. Czekaj, już patrzę. A chyba nie, ale z ognisku tu chyba nic nie ma. To gicior. Kamienie potrzebuję, kurde. No, u nas to było pusto w dole. Tu jest ten safe, cholera, jestem bardzo ciekawy, co tam jest. No, dopadnij się i tyle. Co? Dopadnij się do niego. Tylko zanim się do niego dopadnę, my friend. Kupiłem kurę kolejną. Kolejne mięso będę miał. No to może trochę potrwać. O ja pierdolę, barsy mają 2500 HP. Ściany mają 500. Przez sufit spróbuj. Nie będzie łatwiej. Drewniany sufit chyba jest, nie? Nie, jest tak samo ten. Dobra, to rozwalę tak. No będzie trzeba trochę podupać. A chyba, że z tamtej tak strony powiem. Bym... Lipa. Chyba, że zrobię tak. Szukam kamienia. No spróbuję z tej. No 500 to jeszcze bez tragedii jest. No, to nie ma tragedii. A we dwóch to już w ogóle by było szybko, ale no. Ale cię tu nie ma, oczywiście. Zbieram kamienie na ognisko. No zbieram kamienie ze ściany, gościu. No to nieźle. Dobra opcja. Wszedłem na spalony biom i tu wcale nie jest chłodniej. Tak samo ciepło. O, jestem w tym sejfie. Już przy sejfie. Jestem tak? Centralnie za sejfem. Chciałem zombiaka. I w ogóle widzowie nam mówili, że trzeba brać z kas te żetony, bo za nie można wymieniać. No to co znalazłeś, to tam właśnie te. No. To są te żetony kasynowe, nie? Mhm. No i git, trzeba tak robić będzie. Dzięki widzowie. Dobra, jestem. Here. Tylko co z tym? Gun safe. Oj, tam mogą być broni albo części do broni. Tak, ale nie można otworzyć, także nadal. Czemu nie można? No 2500 ma. Chcesz to widzieć ze mną? A na S się nie da otworzyć? Nie jest locked. No spróbuj go lockpickować. Chyba od złej strony jestem, będę musiał jeszcze oddzielnie, bo muszę od wejścia chyba wejść w takim razie. Więc trochę przypał, czekaj. Muszę zrobić lepszą siekierę to w ogóle. Dobra. Idę ugotuję wodę. Aks. Na razie tymczasowo mieszkamy w tym mieście, bo nie mam nic lepszego. Widziałeś jak one ścianę wydłukły? No. Widzę jakbyśmy je zagrowali w stronę tego... Sejfu, to byśmy mieli to już byśmy mieli to właśnie z bani, no. No ale nie pomyśleliśmy.
Boże, wyrzuciłem. Toilet water, tak. Naprawdę muszę mieć jakąś miskę? Nie muszę mieć. Dobra, woda. A czym lockpickować można? Musisz mieć jakiś lockpick specjalny do tego? Czy normalnie lockpickowało. Nie masz wody w puszce? Mam w słoiku. W puszce. Nie mam, nie mam puszki nawet. To bieda straszna. Dopóki nie znajdziemy jakiegoś cooking pota, to musimy puszka gotować, więc puszki zbieraj, jak masz gdzieś to zebranie. Mm-hmm, nie? Dobra. Dobra, rozdupię to, będzie git. O, kukujesz się, czy co się robisz? No nie, nie kliknąłem kuka, ale jestem łeb. Ale jestem wet. O, możemy mięso ugotować sobie. Use save gun. Nie, nie da się. Nie da się lockpitować, nie da się nic zrobić. Aha, no to lipa. Można rozjebać po prostu. Wbijasz to do mnie i walimy w to po prostu? No, już idę. Ale to 2500, tam może się okazać, że będzie kawałek pistoletu na przykład. No wiem. Strasznie słabo. No niestety. No co, co, dwie minutki we dwójkę rozwalimy. Dwie minutki? No. No. Okej. Okay. Zrobimy opening. Uwaga. Jednej skrzynki. Openingujemy safe. A ile ionu jest trzeba potrzebne, żeby ten... zrobić kill-off? 20. To taki słaby kill-off. Ten pierwszy. Musisz przepalić go. Co? Co ty robisz? Skończył mi się axe. A, super. Super. 1800 już jest. No. Całkiem nieźle idzie. No mówię to, leci szybko. We dwójkę to wali w miarę szybko. W miarę. 3 minuty jeszcze zajdzie. Miałem sobie kawę zrobić, zapomniałem. No, dobry jesteś, webeł. Poczekaj, to sobie, proszę wam pokażę, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Robisz. Mam okulary nowe. Wow. Nieźle. To są okulary MLG, Piotrek. Okulary MLG są tylko jedne i są moje. Oj nie, powiedziałbym. Moje są bardziej MLG niż twoje. Nope, nope. I ty ich nie widziałeś. To ale są okulary śmierci. Axe. Stone Axe. Craft. Są totalnie dobre okulary. Który level Axa masz w ogóle? 17. Uuu, to jesteś wariat szaleniec już. A ty? 9. Muszę więcej strzał produkować. No i Axe w sumie dajesz. Będziesz wbijał level. No jeszcze 600, jeszcze 600. Właśnie. Dobra, skończę Axa i zobaczę. Ja chyba pójdę w archery. No, ja też poszedłem w archery, to się opłaca. Tylko, że też, żeby żebyśmy mieli tego samego. Ja. Poczekaj, bo mi się Axe zrąbał. A. Nie, no możemy mieć, będziemy napierdzielać te zombiaki przynajmniej, nie? W nocy. Nic się nie dzieje. No i przydaje się też survival, żebyś... i kamel się też przydaje. Mniej wody potrzebujesz i jedzenia. Mhm. No, no to zajebiste jest. Mm. Chociaż w sumie później już nie potrzebujesz tak dużo tego, bo masz tego od cholery, nie? No, później tak. Zanim dojdziemy do tego momentu, pewnie trochę czasu minie. Chyba, że zaczniemy bazę tutaj budować, gdzie jesteśmy. Tyle, nie, że to jest gorąco, to jest taki słaby. No właśnie. No nie wierzę. Okay. Untouched. Party. To hunting rifle stock, shotgun receiver. Chcesz to bierz, to są tylko części. Naprawdę? Ale syf. Bieda. No. A wezmę sobie survivora. Bye. Wezmę sobie kamela. Nie, nie mogę już kamela wziąć. No nic. Dobra, to mam survivor. Idziemy? No już. Dalej? A to, że dalej w świat idziemy? No. Dobra. Co tu po nas? Wezmę tylko wodę z góry i tyle. Ja sobie zrobię nowy łuk. A, bo to wszystko jest osobny slot. Świetnie.
Chcesz trochę wody? No, przydałoby się. Czekaj, ile mam? Mam 39 wody, więc w sumie spoko. Ty gdzie jesteś? Na górze. W ognisku będziesz miał trochę wody i jedzenia. No i kafrotę wcinam, także wiesz. Wiem, ale tam masz wodę, nie? Boiled water, przyda się. A, 1% mam wody, fajnie. Bo on to wypij sobie, ja mam 59. Nie, spoko. Ja mam, ja też sobie wziąłem, też luz. Dobra. Podzieliłem to nierówno, wziąłem 4, a tobie dałem 2. Aha, okej. Chodźmy. No w sumie nie jestem zły, Piotrek. Bo ty byłeś bardziej potrzebujący, wiesz, my friend? Wiem. Poza tym ja niosłem tą wodę, a nie ty. Chodź. No. To też. Ej, mamy jeszcze ten skarb tutaj pokazany na mapie, jak chcesz. Aha. Może kiedyś spróbujemy go dorwać rzeczywiście. Czy teraz? A on jest bardzo daleko? No nie wiem, nie pamiętam pokazane, ile jest do niego. No ale tak jak patrzysz na mapie... No na mapie go nawet nie widzę, mam tylko jego... A, czyli jest bardzo daleko. To nie idziemy do niego jednak, powiesz? Jak uważasz. Bieraj sobie biłkę. Chyba, że po prostu... Blendnie będziemy biegli w tamtym kierunku i tyle. Jak dobiegniemy, to dobiegniemy. No spoko. No to dawaj, gdzie to jest? Już ci pokazuję, czekaj. Bo i tak biegniemy wszystko jedno gdzie w sumie. Potrzebuję z... O, łuk, 59 lewy zrobiłem, elegancko. Wezmę do puszek wody trochę nabiorę. Dobra, chodź. Okej, bo wody nabieram. A, spoko. O, widzisz, jak nie znikła ta woda. No, patrz jak mało już zostało. Ona cały czas tyle jej było. A u mnie jest mniej już, wiesz? Dobra. Jest wodę? Nie. Nabrałem tylko. A, chodź. Gdzie to jest? Tutaj. No to come on. Na W. Kierunek. Na W. Dobrze. Oj, biegłem w kaktusa oczywiście. Ja no muszę coś zjeść, się podleczyć, kurde. No to Juka cały czas wcinam. No, Juka, dobra sprawa. Zombiak? No. You are not hungry. Okej, okay. A woda? No typie, ile razy mogę cię trzepać? Woda jest. Nie rozumiem typa. O, udało się. Pijesz go? No. Git. Ale ile w niego walnąłem nabojów, to masakra, stary. Po głowie celujesz? Tak. A bo ty, a wziąłeś sobie tego archery? Tego skilla? Jeszcze nie. To weź sobie, to będziesz szybciej zabijał w kółku. Leci się. Dobra. Kurde, Marzena, to leci na dół. Jaka tu jest pustynia? To torbę znalazłem jakąś. Fajs, old cash i woda. Wodę na pustyni znalazłem. Idziesz za mną? No idę, idę, jestem tutaj. Widzisz mnie? Kolejną wodę znalazłem. Torby trzeba sprawdzać. O! Klaba znalazłem do bicia. No ja też znalazłem wcześniej w torbie. No. Kolejna torba. Więc ale gorąco, się... ja pierdzielę. Sprawdzasz te torby? O, tak, ale ja nie widzę żadnej. Pięć toreb tu znalazłem. Latarka. Kolejny klub. Ja wcześniej znajdowałem, teraz nie widziałem. Teraz nie widzę żadnej. First. Dobra, biorę tego. W lepszy stanie. Biegnę, ziomek. Let's go. Tam to się chyba jakiś ten towarowy wysypał, bo było z pięć toreb obok siebie, nie? No to może. Duże, małe. Wszystko. Jakieś pierdoły po prostu. O kurde. Ja tu do przemku. O nie! Jakieś oni sfazowani jacyś taki, tacy. Ty jesteś upośledzony teraz. Udar słoneczny. Nie wiem, jak wpłynąć na ten udar. Może czapka by wystarczyła, ty nie masz? Wyrzuciłem jedną. Ale udaru w sensie nie masz, jak masz tą nie. czapkę? No to ja wracam, bo tam była czapka i jej nie założyłem. Mówię, nie, będzie mi gorąco. A, myślałem, że tu bałeś gościu. Dobra, wracam na górę. Napiję się wody. Procent napojenia. Boże, ile ci goście sfazowani tacy, co tak walą na boki, tak biegają, blablabla. Ile oni mają HP, to masakra. Ile trzeba w nich strzelić razy. Skills. Archery. Jak dodać te punkty? No tam klikasz sobie buy po prawej stronie. A, jest, dobra. Dobra, założyłem czapę.
Nie wiem, czy mi to pomoże. O, goni się zombie. Nie goni? I on go zabiłeś chyba, nie? No, strzeliłem jakieś babce w ryj. No. O, water. No i gicior, pij dużo wody, bo jesteś na pustyni. Jajka trzeba będzie ugotować. Ja też mam sporo jajków. Eat. Lecimy w tą stronę? Tak, spada mi temperatura po założeniu tej czapki, także jest okej. Okay. Jezu, no, już chciałem cię strzelać, jaka paskudna. O, tu jest jakiś ten, no. Widzisz? To jest, a to jest to, co kiedyś widzieliśmy. To nie jest to samo czasem? Nie. To jest to samo, byliśmy na spalnej ziemi. Nie, no na pustyni to było. I to jest odkryty teren, więc na pewno... Teraz dopiero go odkrywamy, stary, no co ty gadasz? Nie, no nie było na spalonej ziemi. A nie, dobra, rzeczywiście, rzeczywiście, masz rację. I tu psy nas zdrowały. No. Kurde, pieprzone. Trzeba uważać teraz na te psy. Jak będą jakieś. No ale tu może być sporo rzeczy, nie? Na tym junku. Dużo rzeczy. Możemy tu nawet przynocować. Mm. To jest 13. Tam raz. O kurczak. Kurczaka. Halo, kurczak. Pyk, mam go. Masz kurczakę? Tak. Hello, you're on level 5. Tak zdecydowanie to byliśmy. No. Psa już słyszę. O, widzę go kurwa przez ten. Tak? Zbugował się, leży. No to dawaj go, gicior. Gidio, o to chodzi. Co ja mogę wyrzucić? Na ile sobie wyrzucę, pierdziele. Tyle rzeczy różnych. To jest szok. Pijamy jest to coś jeszcze? Zombiaki, bo już psów nie ma. Trafiłem go. Chyba dostałeś w oko. Ehe. Ładnie. Jaki on jest cholera wytrzymały, pierdzielone. Co słychać? Ta. Uła! Teraz już niekoniecznie. Okej, okay. Zeskoczyły z góry w ogóle. Can of peace. To jest ceglany budynek, chłopie. No. I piętrowy do tego. Zajebiście. No możemy sobie tutaj pomieszkać bez problemu. No i mur mamy dookoła. Żeby go usztywnić. Ile ich tam jest? Patrz! No. Trochę tego ja mam zezę. Ty, bo tu są te mury, uważaj. Za nami. I nie cofną, nie? O jest. Dobra, padł. Git. O nie. Dobra, Marzena, wypadł. No nie. Jaki bombardujemy tymi strzałami. No. Mają szans. Leży. Dobra, leży. Tacy. Marzenka też leży. No. Niszczysz od razu trupy, czy? Nie. Podobno te trupy zombiaków nie przyciągają, bo śmierdzi zombiakiem. Aha. A nie człowiekiem. Ze zwierząt. Jak świeże zwierzęta zabijesz, to trzeba rozwalać. Dobra. I nie zrobiłem tego. No hej, Marzenka, wariacie. To jest magazyn wielki. Co ona tam robi? Ona no właśnie nie wiem. Chyba. Patrz, co świruje pawiana. Ona chce chyba skoczyć. Marzena, nie rób tego! O, ale skoczyła? Dobra. O, łapki człowieku porobione jakieś, widziałeś? Są drzwi. Patrz, drzwi. Jakiś drut kolczasty rozłożony nawet. I wariat się tu chronił. Z lodóweczka jakaś. To są dwa piętra, to jest jeszcze wyżej. Pacy. Tam wbić, to przeszukać. To ktoś wali strasznie, słyszysz to? To czy to ty otwierasz jakieś rzeczy? Ja otwierałem rzeczy. Ale zombiaki też słyszę. O, może będzie cooking pot. Ty, tu jest laboratorium. Do robienia leków. Zajebiście. Cooking pot, kurde, jakbyśmy znaleźli w tej kuchni. Byłoby tak super cacy. Oczywiście nie znajdziemy. O, znalazłem ręcza. Marzena, wypad. Ty wyżej jesteś? No. O, normalnie dach. No. Super cacy. No i tu można się schronić, kurde, na takim dachu. Full wypas, powiem ci. Ty rzeczywiście, jestem do leków, ale zajebiście. No, trzeba przeszukać tą miejscówę całą i... O, z tego można skórę zrobić. Z czego? Pyk, z kanapy. No i po kanapie. Dużo nie było tych skór. Tu jest fotel jeszcze.
To sprawdzałeś, nie? Kurde, szkoda, że tego pota nie mamy, no. Jest gunpowder i glue, ale nie biorę tego na razie. Co tu jest? Rozwalamy? No. A one wyszły tamtędy chyba, czy nie? A nie, nie wyszły. Z góry skakały, nie? Mhm. Sobie tylko pomagam. Dobra. Tacy. Są tu jakieś rzeczy. Oj, tu jest kuchnia, może będzie pot. O nie, tam jest jakiś sklep. Ty, tam jest sklep za drzwiami. Te drzwi? Te drzwi są mocne, kurde. Ma być przyps. No, to ma 1200. Drzwi mają 300, to lepiej. Oj, Piotrek. Łoś mi wypłacił bułę. Bo się przesunąłeś, jak biłem w ten. No, chciałem ci po lewej stronie miejsce zrobić. Ale co zrobiłem po prawej? No. Nie dogadaliśmy się. Dobra. Coś tu warczy. A nie, co to? Klimatyzacja jakaś? Lodówka? Coś? Słyszysz? Shotgun Sematic! Ło, wow, to bieraj. Bandaż i painkillers. No to ja leki zostawię tutaj. No i tu są jeszcze jedne drzwi. A tu jest wejście na górę. A to jest wejście w ogóle. Tam gdzie byliśmy. Tu sobie, co jest coś jeszcze? Ty pistol book. I paper. Tam jest jakiś schowek jeszcze, Piotr. Tutaj. Na górze? Tu. Ten z boku, a to wiem. Dawaj go. Dobra, już go rypiemy. Pyk. Metal z nich leci, I am. No, to będzie przerąbane, bo to jest wzmocnione. Te deski wszystkie musimy usunąć, dopiero się drzwi rozwala. No, ale to ma po 300, to też. No, nie ma lipy. No, metalu trochę wleci z tego, nie? No, trochę. Kurde, padł mi ten kifol. Dobra. No i jeszcze 300. Wbijemy się tam! Jakie to będzie? O nie! Nie to. Mam small stone'ów. No to biegaj. Rozwalę w tym czasie może. Pyry, pyry. Najgorsze jest to, że nawet za bardzo nie mam jak zebrać tych small stone'ów. Skąd? Z podłogi. Tu leżą pojedyncze sztuki. O, tu jest safe, no też. Jest. Safe, który jest zamknięty. A z jakim? Gun parts? Co tam pisze? No ten co wcześniej, nie? Gun safe. I mogą być części, a może być broń. Lodówka stoi niepodłączona na pustyni środków, bo tak. No bo to zło może jest, wiesz. Ale ona działa, bo normalnie wiesz. Działa? Bo. Tak. Aha. No, to rzeczywiście jest sensowne. No, gunpowder, chociaż wezmę sobie ten gunpowder, może zrobię sobie strzały wybuchowe. Nie potrzebuję. O, tu jest jakiś domek w ogóle bardzo blisko, jeszcze taki zwykły. Tak. To mi nie potrzebne. Kurczak! Where is the chicken? Fuck the chicken! No, fajna ta miejscowa jest, bardzo spoko. Mamy się gdzie schować. Ale kurde, cooking pot, glina by się przydała. Kurde, skrzynka by się przydała nawet. Przydało, no weź zrób, ja idę szukać kamienia, bo nie mam. Dobra, idę na górę w takim razie. Zrobię skrzynię na górze. Chyba, że sobie zaadaptujemy część. Wiesz co, to na piętrze, tam są szafki, to ja w tych szafkach pochowam rzeczy i tyle. No dobra. Żeby też kurde nie budować niepotrzebnie. Ja to jakiś przemków wcisnę sobie. O. Zostawię tylko potrzebne rzeczy. No patrz, co mu głowa prześwituje, nie? No i gicior. Ja mam tu trochę światła. Dobrze, leży. To jest ten dom, my sobie wejdę go zaraz przeszukać, my friend. Kurde, a to też puste. To jakiś backpack. Ja zostawiłem pochodnie. Leather boots. Dobra. Co potrzebujemy? Potrzebujemy gliny bardzo, bardzo, bardzo. Ja kamienia potrzebuję. Ja postaram się wykopać glinę jakoś.
Biję tym drewnianym klabem w kamień. Kamień nie potrzebujesz, to ja ci mogę wykopać. Było pełno żwiru. No poczekaj, jeszcze jeden kamyczek tylko potrzebuję, stary. Dobra, mam. Nie znalazł ku... Tam piach wszędzie. No, tu iron z tych kamieni leci. Zajebiście. Bardzo cacy. Poważnie, żadnej gliny? Straszna lipa, jak nie znajdziemy gliny. Czekaj, co to jest? Jak glina wygląda w ogóle? Bo ja nie wiem. Taki bardziej pomarańczowa ziemia. Mhm. Ciężko określić, kurde, w sumie. Trzeba kopać i sprawdzać. No wiem, że mam sporo teraz tego, surowego żelaza. Tak? To git. Będziemy mogli przepalić kiedyś. Potrzebujemy sporo skór. Tu był taki ciemniejszy placek. Będzie glina. Tu. Tu! Masz? Co to jest? O, mam glinę. Dobra. Tacy! Do czego ci glina? Zrobimy cooking pota, żeby gotować jedzenie i wodę. Normalnie ze słoików już. Okej. Okay. Dobra, wbijam już na szybko do tego domku. Boże, jaka zawierucha. Pot. Aha, ale nie zrobimy cooking pota. Czemu? Bo jest do tego wymagana specjalna ten narzędzia potrzebujemy do tego. Anvil jakiś. Lipa. Glina i tak się przyda, no ale bez cooking pota to jesteśmy udupieni. Lousy. Lousy. Bo lipa, w tym domu nic nie było, niby dwupiętrowe. Jak widzisz meble jedno. W domku, to jak je bi. Jesteś, no. To weź je bi i ledera zbieraj. No właśnie biłem. Sobie piec. No straszna lipa, powiem ci. Okropnie. Mega okropnie jest. Ojej, co to będzie, ziom? Co to będzie? No ale na noc już tu musimy zostać, nie ma lepszego miejsca. No tak. Później możemy iść na jakieś biomy suchsze. Suchsze, w sumie przyjaźniejsze niż suchsze. To jest susza jak cholera. Jakiś cupboard. Duke's Casino Token i Iron Arrowhead. Nice. O kura. Dobra, lecę do ciebie. Kura mi spierdziela. Halo, kura! Stój, bo strzelam. I ono leci po tej skale. W sumie porowane. Można, tak się zastanawiam. Nawet jak masz ten wielki junkyard dookoła, to tu można rozwalać to, jeśli chcesz mieć metal. No. No. No można. No to i tak się nie przyda, nie? No. Pewno, skoro chcemy stąd zabić. O, rzeka. Ty, rzekę znalazłem. Gzy. No. Miałem konkret rzekę, niedaleko nas w sumie. No, trzeba uważać, bo to już jest 19, wiesz. Wiem. Krótko czasu. Rzeczywiście, ile to jest tych pułapków dookoła. Dobra. Puszek nie wziąłem, no to dupa i tak wody nie nabiorę. Cie! Woda, ale przynajmniej wiemy, że jest woda. Bardzo niedaleko. Na upartego moglibyśmy tu mieszkać. Bez parę dni chociaż. Ale jak nie mamy cooking pota, to też bez sensu. My to będziemy musieli chyba teraz, żeby się bronić, to musimy się wjebać na dach po prostu i przesiedzieć na dachu. No, najlepiej. Fajnie. I zombiaczek sobie chodzi. No słyszę właśnie. My przy bramie możemy postawić jakieś umocnienia. Masz drewno? Mam. Weź może zrób pułapki. Te kolce. Rozstawiamy w bramie i tyle. Łaś mi go sponiewierał. Wina pierdziela. Głupi. Leży. Tak, leży. Padł. Koszulkę sweterową jakąś. Wooden tam spikes, dał. Tak? No, wooden spikes. Ustawiać, niech se chodzą po tym. Też pewnie będą atakować. A nie, to dwa wejścia są, to bez sensu.
Gdzie ty kładałeś te rzeczy wszystkie? Do szafek? Tam w szafkach są, no, kuchennych na górze. No i tam prawie pełno, więc wiesz. Pik. Buty! Cowboy. To jest nieprzepalona woda. To chcemy, my chcemy to zostać, czy stąd spierdzielamy później? No na noc zostaniemy, a później zawijamy, bo nie mamy cooking pota, więc i tak musimy iść. Kurde. Bez cooking pota to jest straszna lipa, nie? Gdzie te tak spajki stawiać? Wiesz co, no gdzieś tam przy wejściu, jakby tu miały nam biegać. Bo tak żeśmy mogli wyjść. Jakąś taką szachownicę porób albo coś. Albo prostą linię wzdłuż. Ale tak żeśmy my mogli przejść. A zombiaki to idą najkrótszą drogą przez kolce, nie? Też jest tutaj, nie ma cooking pota, nie? Tu nie można gotować czegoś dobrego. Jest dobrze. No. Bardzo słabo bym powiedział na. Fajera możemy zrobić. Najwyżej puszki gotować i tyle. Nic ponadto. I te zombiaki, póki jest widno, to można zabić w sumie, nie? No dobra. Już przyszły. Problemów. O, tak sobie postawiłeś i coś się przeskakuje, nie? No. Wskakuje, że one i jak będą wchodzić po schodach i tak, nie? No. Gdzie ty masz te zombiaki? Gdzieś się tu odzywał, nie? Ciekawe, czy do środka nie. To jest. Już padła całkiem? Tak. Painkillers miała. To bierz. I jar of honey. Bo prawie wlazłem w kolce. To jest drewno. Słabo. W ogóle tu drzew nie ma żadnych. Nic. No tak średnio. Nic kompletnie. Może byśmy jakąś dziurę zrobili? Po co ci dziura? Co ty na to? Chcesz zobaczyć pokaz fajerwerków? Pokaz fajerwerków? No. Będzie pokaz fajerwerków. Tylko się odsuń, najlepiej iść na schody. Czemu? Będzie pokaz fajerwerków. No to pokazuj. A strzelisz butle. Wow! No ale fajerwerki, wow. Taka dziurka tylko się zrobiła. Co to za dziurka? Te mury są przemocne, nie? To ile one mają? 150 tylko zadało, nie? One mają po 1200. Także powodzenia, zombiaki. Trochę będzie ciężko tutaj, widzisz, z tym, z tą górą. Tu. Herę. Ja jestem na górze. Kurde, mam. No bo to są jeszcze te szyby, nie? Te szyby, one mogą sobie wyjść przez te szyby po prostu. No mogą, mogą. Dlatego na dach. I może nas nie wyczują w ogóle, nie? Będziemy siedzieć cicho, to powinny nas wyczuć. Chociaż ja mam mięso przy sobie, no to nas wyczują. Fire. Schowię może gdzieś fire na dole w szapce czy coś. Ja jej upiekę, wiesz? Na szybkości i zjem. Ja to na jukafrucach cisnę, także wiesz. No, no, no. Ta opcja. Chyba poszło mięso. Też zjem te frutce, ale jak już mam mięso, to zjem mięso. Podaj go. Tu. No i git. Co ci nie pasuje znowu? Czy tobie chce się pić? Tak, zdecydowanie. Ale mam wodę jeszcze jedną. No, też mam jeszcze jedną wodę i w sumie to tyle. Dobra, i co? I dobra. Będziemy kończyć, nie? No, my kończymy. Kolejny i czekamy dzień. Następną noc. No, trzymajcie się. Za do zobaczenia. Hej. Cześć.